Ponownie witam się z Państwem z Muzeum w Wachu. Za chwilę porozmawiam z panią Laurą Bziukiewicz, która choć nie pochodzi z tego regionu, to Kurpie pokochała całym swoim sercem. A dlaczego? To tego dowiecie się w naszym odcinku. Zapraszam. Zaczniemy od samego początku. Już zdradziłam naszym czytelnikom, że pani z Kurpiowszczyzny nie pochodzi, ale pani tu przyjechała. I jak to się stało? Stało się w sposób jak najbardziej zwyczajny, czyli przyszłam tu do mojego męża. Zamieszkałam na Kurpiach z faktu wyjścia za mąż za Kurpia. A zdradzi nam pani, jak się państwo poznali? O, to już taki temat przewałkowany tyle razy był. Poznaliśmy się na targach Jakubowych w Olsztynie w lipcu 2001 roku. Ja byłam jako twórczyni zajmująca się koronkami, a mój mąż jako bursztyniarz. No i los nas tak połączył, że razem gdzieśmy byli na tych samych targach. To jak już jesteśmy przy takich romantycznych tematach, to zapytam teraz panią trochę przekornie. Za co pokochała pani Kurpie? Kurpie czy Kurpia? Bo to jakby dwie różne rzeczy. To może najpierw Kurpie. Kurpie pokochałam dużo później niż mojego męża, tak? Bo ja w ogóle o Kurpiach nic nie wiedziałam. Nie trzeba tutaj jakby udawać, że człowiek mieszkający w mieście o kulturze ludowej niewiele wie. I w ogóle ludowizna niekoniecznie dobrze się kojarzy, bo to zazwyczaj na jakichś tam festynach czy innych imprezach folklorystycznych to bardziej zawodzące, smutne pieśni babcie, staruszki lub panowie gdzieś tam przygrywający na jakimś nieznanym mi instrumencie, z tym się kojarzyła ludowizna, a niekoniecznie wiedziałam, czym naprawdę są Kurpie i ich piękno, które z biegiem lat dopiero zaczęłam odkrywać. To teraz przejdziemy do tematu, w którym pani jest po prostu mistrzynią i chodzi mi oczywiście o frywolitkę. To nie jest nowa technika, prawda? Frywolitka jest bardzo starą techniką. Jeśli byśmy cofnęli się w jakieś pradawne czasy, elementy wiązania frywolitkowego możemy nawet odkryć wśród świata faraonów. Więc wszystko Egipcjanie wymyślili, również frywolitkę. To tak bardziej humorystycznie. Frywolitka swój rozkwit przeżywała w XVIII i XIX wieku, więc to jest domena bogatszych pań z lepszych domów, które miały możliwość, żeby pracować na dobrej jakości niciach, bo do frywolitki wymagane są najwyższej jakości materiały. Stąd umiejętność posługiwania się czułenkami, czas, który potrzebny jest na edukację i na wykonywanie, zarezerwowany był dla tych pań, które tego czasu miały w nadmiarze, czego niekoniecznie miały mieszkanki wsi. Dopiero później frywolitka stała się już bardziej taka powszechna. Początki XX wieku mieszczanki, ziemianki się tym zajmowały. Na Kurpiach nie była to w ogóle znana technika. Ja ją tutaj przywiozłam wraz ze swoją osobą. No i tu na razie co? Jestem chyba na razie sama. No ale to jest wyjątkowy. Jest wyjątkową techniką, tak. Jest niesamowicie inspirująca, dająca ogromne możliwości kreacji, wytwarzania przeróżnych przedmiotów, od bielizny po dekoracje ślubne, biżuterię, klasycznie jakieś serwetki, wstawki do fartuchów, kołnierzyki. Więc ona jest tak fajną techniką, bo pozwala się wyżyć artystycznie, a jednocześnie z racji niewielkiego narzędzia, jakim są czułenka, powoduje, że tą pracę możemy w każdej chwili przerwać, odłożyć, nic się z tym nie dzieje. Ja mam projekty na przykład 20 lat temu zaczęte, które nagle gdzieś odłożone zagłębiły się w czeluściach moich szaf i dopiero przy okazji jakichś porządków wyciągam i je dokańczam. Nic się jakby z tego faktu nie dzieje. Z faktu też używania bardzo dobrych nici, one nie blekną, nie tracą swoich barw i można je bardzo, bardzo długo wykorzystywać. A jak, to jest bardzo precyzyjna metoda i taka naprawdę, trzeba uczyć cierpliwości na pewno, ale jak ktoś zaczyna od zera, ciężko jest się nauczyć? To jest bardzo indywidualne. Tak, ja miałam dziewczyny, naprawdę nastolatki, które momentalnie łapały. Miałam panie, które zajmowały się rękodziełem i już miały wszystko, ale nie frywolitkę. I podczas moich warsztatów stwierdzały, że jednak to nie jest dla nich. Więc to jest bardzo, bardzo osobista predyspozycja. Dlatego, że tu wymagamy bardzo sprawnej lewej ręki, która jeżeli człowiek jest jednoręczny, w cudzysłowie, że albo praworęczny, albo tylko leworęczny, to ta druga ręka dla niego niekoniecznie chce współpracować. I ja jako osoba praworęczna muszę umieć bardzo dobrze operować lewą ręką, co powoduje, że wielu ludzi tu ma kłopot, bo jego sprawność manualna nie jest po prostu na tyle dobrze wykształcona, żeby móc koordynować wszystkie te ruchy.
No, pani sprawność jest taka, że rozmawiając ze mną, nie patrząc się w ogóle na ręce, pani to tak przywraca szybko palcami, a na dowód dla naszych czytelników, że to nie jest w przyspieszeniu, no to nasze naturalne głosy są podłożone, że tak powiem, pod to, co pani tutaj robi. Dokładnie, no akurat moje umiejętności manualne, no pewnie dlatego tak dobrze mi w tej frywolice jest, że zostałam obdarowana bardzo giętkimi rączkami. Po drugie, od dziecka byłam uczona gry na instrumentach, bo moim wykształceniem jest muzyka. Jednym z wykształceń, ale właśnie tym pierwszym podstawowym moim to jest bycie muzykiem. I ten moment, kiedy od dziecka trenujemy biegłość palców, bardzo, bardzo mi tutaj się w tym przydaje. A to są jakieś specjalne niteczki? Tak, używamy do tego głównie bawełnianego kordonka, który musi być na tyle mocny, że jeżeli ja nitkę zaciągam z całej siły, nitka nie ma prawa pęknąć. To są nitki na tyle drogie, że to też bardzo wielu ludzi zniechęca, bo za taki niewielki kłębek trzeba czasami nawet zapłacić 40 zł, a z niego zrobimy bransoletkę albo jakąś tam parę kolczyków. Więc to też często osoby chcące uczyć się zraża, bo nauka powoduje, że tych nici marnujemy całe kilometry i to bardzo boli, zwłaszcza kieszeń. Ale no, potem te wyroby, jak mówiłam, są bardzo, bardzo trwałe. I to gwarantuje ich wieloletnie użytkowanie, więc to jest taka, jakby też nie patrząc, inwestycja. Nie jest to kaprys chwili, tylko rzecz, która będzie bardzo długo z nami. Trzeba mieć świadomość dla miłośnika takich rzeczy, bo my obecnie żyjemy w świecie jednorazowych zachcianek i to jest jakby nie patrząc, trochę już staromodne podejście, że robimy coś na lata, żeby latami nam to pomagało, służyło, radowało oczy. A gdzie trafiają pani prace? Na cały świat. Właśnie dzisiaj dostałam zamówienie z Chin. Nie na same wyroby, nie ukrywam, tylko bardziej na projekty wzorów, ponieważ ja jestem z niewielu na świecie osób będących projektantem, czyli ja tworzę wzory. I jak to wygląda? Pani sobie jakoś to komputerowo projektuje, czy w głowie? W głowie. Komputer jest jakby na ostatnim etapie, kiedy już ja wzór opracowuję w formie graficznej i zamieniam go w pliki PDF-owskie i konwertuję, jak na przykład do książki, żeby ją wydać. Wzór jest najpierw w mojej głowie. Potem moje ręce go zawiązują w supełki. Ja potem wszystko wielokrotnie testuję, żeby sprawdzić, czy z każdej nitki ten wzór nam się uda. Zapisuję go w formie rysunku. Dopiero na koniec jest rysunek. Więc cały komputer to moja głowa. No i sprytne palce, które potrafią odwzorować zamysł, który potrzebuję. Najtrudniejsze projekty to są na rzeczy niepłaskie, czyli wstawki. Miałam przyjemność robić suknię ślubną, czy jakąś taką bardzo wyrafinowanej klasy bieliznę, gdzie to są jednorazowe projekty. Z frywolitką jest jeszcze ten kłopot, że frywolitka się nie pruje. Czyli każdy nieudany projekt jest wycinany i wyrzucany. Więc jeżeli coś mi się nie układa, muszę zaczynać od początku. Miałam fantastyczne zlecenie w zeszłym roku dla pianistki na wykonanie rękawic. Więc one też musiały być na tyle dopasowane do każdego palca, żeby nie powodowały dyskomfortu przy graniu na fortepianie. No i to też było tak, że ja dostałam po prostu wymiary i w głowie musiałam ten wzór sobie przełożyć tak, żeby od razu go stworzyć. No, czasami mam takie natchnienie, że tak jak było z tymi rękawiczkami, że od razu tip-top poszło 100%, były udane. A miałam projekt sukni ślubnej, gdzie ja gorset robiłam 3 razy, bo ciągle coś tam nie pasowało. No. Pani robi to bardzo szybko, ale na przykład taka, tutaj jak pani ma na kolanach, ile trwa zrobienie takiej frywolitki? W moim tempie około 10 godzin. Mhm. Więc to są rzeczy no, wymagające ogromnego, jak widzicie, nakładu cierpliwości i czasu, bo ja robię w tempie no, błyskawicznym, można powiedzieć. Dla osób, które się uczą, to tempo jest mniej więcej takie. Mhm. A to teraz pokażę pani, jak pani na co dzień to robi. A na co dzień ja robię tak. I cały czas liczę. To, że ja z państwem rozmawiam, to nie znaczy, że ja tego nie liczę, ponieważ każdy wzór opiera się na powtarzalności. Mhm. Więc musi być ta sama ilość elementów po to, żeby otrzymać dany wzór, dany kształt, daną krzywiznę. Tak, bo to wszystko opiera się na bardzo mocnej matematyce.
To teraz przejdziemy, zostawiamy frywolitkę i przejdziemy do następnej rzeczy, w której jest pani mistrzynią i chodzi mi tutaj o pani książki i o kuchnię. Co tam pani w tych książkach napisała? Książce kucharskiej, znaczy... Czy ja jestem mistrzynią? Ja jestem zbieraczem, tak jak mój mąż. Mój mąż zbiera przedmioty, ja zbieram... Żeście się dobrali dobrze, że tak pożartuję. Dobraliśmy się... No tak, tak miało być po prostu. Pewne rzeczy ludziom są pisane. Ja zbieram przepisy, zbieram sposoby konserwacji, zbieram różne metody dawnych, mieszkających tutaj ludzi. No bo z faktu niebycia tutaj ja nie mam wspomnień. Więc ja nie mogę sobie odtworzyć w głowie, że coś tak pachniało, coś tak smakowało. Ja to muszę po prostu najpierw zdobyć tą wiedzę od moich tutaj współmieszkających ludzi, którzy chcą się tym podzielić, bo to też nie jest takie proste, że wchodzi do czyjejś chałupy i oni od razu rzucają ci workami przepisów. Więc tutaj wiele lat mi zajęło jakby oswajanie ludzi z moją osobą. Kurpie jakkolwiek są bardzo życzliwi, ale też nie są tak do końca ze wszystkim otwarci, bo opowiadanie o trudnych doświadczeniach, o biedzie, o różnych sytuacjach kryzysowych, wymaga ogromnej dawki zaufania, którą nie zawsze jest mi dane zdobyć, więc to, jak mi się udało te przepisy, bardziej to też była taka zabawa w archeologa, odkrywce. Pomógł mi na przykład książka Adama Chętnika, gdzie on opisywał dane składniki. Ja potem chodząc po moich tutaj sąsiadkach dopytywałam, a jak to było z tą brukwią, a jak to było z jakąś tam inną fasolą, tak? Bo Chętnik opisuje tak i tak. Zdarzało się, że mi weryfikowały kompletnie, tak? To punkt widzenia. To jednak było męskie oko, które opisywało, no, że gotowano kapustę. Ale czy tak pokrojono? Czy woda odlana była, prawda? Czy ją gotowano w tej wodzie? Czy zostawiano na noc? To są bardzo istotne szczegóły, jakby nie patrząc, z czego męskie oko nie mało prawa uchwycić, no bo on nie uczestniczył w procesie gotowania. I tutaj taka zabawa, żeby poznać te przepisy, a potem je zaadoptować na tu i teraz. Bo mamy wiele możliwości, że ja niekoniecznie muszę siekać kapustę ręcznie, mogę wykorzystać elektryczną maszynę, tak? Ale czy ten efekt będzie tym samym? Czasami okazuje się, że nie, że ręczne siekanie daje właściwy dopiero efekt, a czasami możemy iść na skróty i wrzucić coś do jakiegoś urządzenia i też nic się z tym złego nie stanie. Więc dla mnie ta kuchnia też do mojej książki ja sobie bardzo zawęziłam, bo mi zależało na tym, żeby odtworzyć świat zaginiony, czasów, który już mój mąż nie był w stanie często pamiętać, czyli czas przed elektryfikacją i czasu, gdzie był bardzo ograniczony dostęp do składników ze sklepu. Czyli kuchnia taka bardzo prosta, z tego co się wyhodowało, z tego co urosło, czego było w nadmiarze lub trzeba było bardzo szybko przetworzyć, bo był produktem szybko psującym. Więc dla mnie to było kluczem do wyboru przepisów, plus takie przepisy ciekawe z punktu widzenia turysty, tak? No bo fafernuch, no sama nazwa po prostu od razu człowieka zachęca, czyli na malon z jagłami. Jakbym powiedziała, że to jest zupa z dyni z kluskami, no to nikogo by to nie zainspirowało, nie zachęciło do sięgnięcia po moją książkę. A jak już widzą taką ciekawą nazwę, to też otwiera dla nich, w nich własną ciekawość, a cóż to innego. Połączenia składników były bardzo ciekawe. Nasi goście, jak przyjeżdżają do mnie, no są zaskoczeni, tak jak ja byłam pierwszy raz zaskoczona, że można gotować kapustę, czyli taki jakby bigos, ale z kaszą. W moim świecie, moich smaków, to połączenie nigdy nie występowało i ja wiem, że to jest absolutnie kurpiowskie i endemiczne. Ja bardzo często serwuję tą wersję kapusty po to, żeby pokazać ludziom tutaj, którzy nas odwiedzają, właśnie tą odmienność, lokalność bardzo taką wąsko rozumianą, bo to jest tutaj nasze takie bardzo rdzenne. Czyli wykonała pani taką pracę dziennikarską, po prostu chodziła pani po ludziach i pytała. I to jest takie wyjątkowe, bo pani takim egzotycznym, że tak powiem, okiem, to spojrzała na to pani chłodnym, egzotycznym okiem, bo pani przecież nie jest stąd. Tak. Ja uważam, że w ogóle to jest inne widzenie tego świata powoduje, że ja dostrzegam w nich wartości, których mieszkańcy często nie widzą. Tak jak fakt zamieszkania tutaj w Wachu, jak pierwsze 2 tygodnie musiałam sobie włączać radio, telewizor, bo nie mogłam znieść tej ciszy, bo ona po prostu była dla mnie nieznośna, bo jak człowiek w mieście wychowany, w samochodach, w świetle, w tym całym ustawicznym hałasie, ja się po prostu czułam, jakbym za chwilę coś mi miał jakieś napaść, jakieś tutaj się odbyć, bo byłam zagrożona tą ciszą. Podobnie ze światłem, tak? Brak w nocy światła. Długo się musiałam do tego przyzwyczajać, a dla mieszkających tutaj jest to wręcz dyskomfort,
że w nocy nie ma latarni, jest ciemno. A dla mnie to jest przywilej. I tak samo z tą kuchnią. Wiele tych przepisów moje rozmówczynie mówiły, że nie gotowały od 30-40 lat. Bo już był makaron ze sklepu, więc po co swój robić, tak? Czy były jakieś gotowe przyprawy, więc po co własne korzystać na przykład z tego, co z ogrodu lub z dzikiej rośliny. Kiedy możemy kupić saszetkę, wrzucić ją, prawda, i już mamy dużo prościej. Więc dla mnie taka no trochę ciekawość innego świata powodowała, że nawet mieszkający tutaj ludzie, ja widzę na przykład już na festynach ludowych, pojawiają się potrawy, które nie były wcześniej w ogóle występujące, ale dlatego, że moja książka się ukazała i ta cała moja praca propagatorska, nagle te przepisy z powrotem przywróciła na kurpiowskie stoły. I to jest dla mnie cudowne po prostu. Zachęcamy naszych czytelników, żeby odtworzyli te przepisy, ale już tak na koniec zapytam panią, bo kurpie to także cudowne smaki i zioła. Tak, Zioła to jest moja najnowsza książka, która w zeszłym roku miała swoją premierę. Była to najtrudniejsza z moich prac. Nie ukrywam, to co było w okazji pisania książki kucharskiej miało dla mnie taką czystą, przyjemną stronę, bo ja testowałam te przepisy, ja je gotowałam, mój mąż smakował. Bardziej lub mniej mu to smakowało. Okej, nie każdy lubi jakieś tam potrawy wegańskie, wegetariańskie, bo taka głównie kuchnia kurpiowska przecież była dawna. Tak z ziołami to było już naprawdę ekstremalnie trudne, ponieważ ta wiedza była jeszcze bardziej zagrzebana w niepamięci, wręcz wypierana przez fakt medycyny oficjalnej, więc te dawne metody, które były traktowane jako zabobon, jako coś oświadczającego o zacofaniu danego człowieka, a jako braku edukacji. W ogóle wydaje mi się, że ludność wiejska i nie tylko tu na Kurpiach, to jest domena ogólnie ludzi takich żyjących w małych, niszowych kulturach, ma w sobie takie poczucie wstydu względem miasta, względem oficjalnej wiedzy. Niepotrzebne zupełnie, tak? Ale oni byli właśnie tak jakby generowani w tym, że miejskie to jest lepsze i często wobec mnie wstydzili się o czymś powiedzieć, bo jako mnie miastowej też chcieli jakby dorównać, prawda? A mi nie o to chodziło. I też ten dystans wynikający miasto-wieś w tych ludziach bardzo mocno jest zakorzeniony i tu trzeba było to przełamać. Plus jeszcze o bazę roślinną musiałam zadbać, ponieważ bardzo wiele roślin jest roślinami już ginącymi. Z faktu uprawy ekstremalnie silnymi herbicydami roślin traktowania, bardzo częstego koszenia łąk, zmian klimatycznych, z którymi się mierzymy, to spowodowało, że pewne rośliny, które jeszcze w opowieści moich rozmówców były powszechnymi, widłak, bagno, łochunia, czyli takie naprawdę tutaj rdzenne, puszczańskie rośliny, maruna, ja miałam kłopot ze zdobyciem maruny. Nagle okazywało się, że tego już nie ma. Ja muszę chodzić do rezerwatu, ja muszę gdzieś włazić w jakieś tereny naprawdę już takie, że prawie, że się utopię, żeby znaleźć jeden egzemplarz danej roślinki do książki, żeby ją zachować i przekazać tą wiedzę nawet nie zielarską, tylko taką też czysto praktyczną, że do farbowania, że do odkażania, do zwalczania robactwa, do czyszczenia garnków, do jakiegoś konserwowania mięsa, bo roślina oczywiście jako zielarski surowiec, ale on bardzo szeroko pracował w kulturze kurpiowskiej i mi też chodziło o ten kontekst kulturowy, tego czego już nie możemy doświadczyć tu i teraz, bo herbatkę z pokrzywy zrobimy, ale komu już by się chciało kopać pokrzywę i w niej farbować na żółto pisanki. Zapraszamy naszych, dziękuję pani Lauro w ogóle za rozmowę. Zaraz pokażemy tutaj, co pani tutaj robi, te cudeńka, frywolitki i zapraszamy oczywiście naszych czytelników do przeczytania wszystkich książek i do spotkania z panią i zobaczenia tego na żywo, no bo kamera nie odda tego wszystkiego. Serdecznie was zapraszam, czekam na was w Wachu.